Co ty to robisz? Cześć, witajcie kochani, witam was z kanału mojej żony. Długo nas tutaj nie było, żona nic ostatnimi czasy nie nagrywała, żony nie było przez 3 tygodnie, żona wyjechała do Anglii, a my tutaj z Franiem czekamy na nią i tęsknimy, także dzisiaj przed ten dzień i jedziemy po żonę. Mam malutki prezent dla żony, ona jeszcze o niczym nie wie, my już z Franiem jesteśmy po kawie, znaczy ja jestem po kawie, Franio jeszcze nie, ale jemu nie potrzeba kawy, bo on już tam z dziadkami się bawi od rana piłką, także będziemy Frania ubierać, ma taką fajną bluzę, ciekawe czy da się ubrać, no i zobaczymy, ja jeszcze muszę parę rzeczy zrobić, mam taki mały prezencik dla żony, przyzdobić tego taką czerwoną kokardką, zobaczymy czy jej się spodoba, no i co, do zobaczenia. Ja jeszcze w dalszym ciągu nie do końca ogarnięty. Ledwo się z piżamy przebrałem, bo dzisiaj jest Dzień Wszystkich Świętych i pojechałem z tatą na parę grobów. Także szybko, że tak powiem, ogarnęliśmy temat i jeszcze mam parę właśnie rzeczy do zrobienia. Także trzymajcie kciuki, śniadanko jeszcze i lecimy. Prezencik spakowany, w zasadzie przewiązany wstążeczką. No nie patrzcie na wykonanie, bo ja nie jestem specjalistą w tych rzeczach. Żona ostatnio pokazywała mi tam jakieś fajne stylóweczki, nie mogłem się oprzeć, musiałem jej to kupić. Także myślę, że kiedyś nam tutaj w tej stylóweczce wystąpi, a ja idę ogarniać się dalej. Dobra, uczesany, wyprasowany, jeszcze śniadanko i można jechać. No w końcu, Franio zapakowany, tam sobie leży, piękna mordeczka, a my wyruszamy po Ewelinę. Patrzcie, to jest miłość, to jest miłość. Trzy tygodnie, gdzie ty byłaś? Widzicie, żona odebrana, to jest miłość. To jest miłość. Szybko uciekamy, bo tu 8 minut można stać. Także lecimy dalej. No i co żona? Fajną jesień mamy. Fajne. Idziemy swoją ulubioną tu alejeczką koło Wisły. Tęsknię za tobą. Ja za tobą też bardzo. A ten? Gagatek. Nasz gagatek. Zazdrosny, tylko zaczepia wszystkich.
powstało teraz. Piękny spacerek. O, tutaj jakie tłumy fajne wyszło, zobacz. Tam jeszcze z tyłu. Z tyłu. Co tu jest w ogóle? Przed Wawelem. Co to jest? Przed Wawelem tutaj jest taki kościółek. Bestia się trochę uspokoiła. Zaczęła iść normalnie, bo nie widzi innych psów. No i co tam, żona? Opowiadaj. Dobrze, że wpadłeś na pomysł tego vloga, dlatego że ja obiecałam sobie, że zrobię chociaż jednego vloga z wyjazdu do Anglii. I coś tam nagrywałam, ale w pewnym momencie przestałam. Byłam tam przecież prawie 3 tygodnie i go w ogóle nie zakończyłam. Bardziej to był taki przegląd świątecznych dekoracji niż vlog. I nie wiem, czy go puszczę, ale super, że Maciej dzisiaj wpadł na taki cudowny pomysł, żeby zacząć kręcić vlog. Bo przynajmniej mamy motywację do tego, żeby od razu po powrocie tutaj wrócić. Trzeba kręcić uwagę, bo coś się zaplątał się. Franio się zaplątał. Odplączasz go? Tak. Bo on i tak, Franio to i tak idzie przy pani cały czas, także nawet jak ja go trzymię, to on i tak idzie koło niej i się pląta. Pląta mu ta smyczka. A propos świąt, to już niedługo będziemy zbierać materiały i będziemy planować, gdzie pojechać na co? Na jarmark świąt. Na jarmarki, bo ja już mam dwa w planie. Jeden na pewno. Jeden to sobie obiecałem, że na pewno pojedziemy, ale chcę jeszcze po Polsce odwiedzić kilka, także trzymajcie kciuki. A propos świątecznych dekoracji, to może muszę Cię uświadomić, że ja przywiozłam z Anglii dzisiaj co świąteczny kubek z dziadkami do orzechu i pościel świąteczną biało-czerwone pasty. Tak? Tak. Biało-czerwone pasty. Nie mogłam się powstrzymać, ale i puścili tak puścili Cię na bramce? Puścili mnie. Kupiłam jeszcze lampki w kształcie takich żaróweczek, ale one poszły paczką. Aha, dopiero... no to czekamy na paczkę. Ale jutro powinna ta paczka przyjść. No widzisz. Ja się tak kręcę, bo Franio się kręci. No także słuchajcie, ja się nie mogę doczekać vlogmasów. I wróciłam tutaj i tu widzę, słuchajcie, tą jesień, bo w Anglii jeszcze drzewa mają pełno liści, a tutaj te drzewa już są prawie łyse wszystkie. No. Liście leżą na ziemi, więc tutaj widać jesień. Liście lecą z drzew, liście lecą z drzew. A nasz Franio ma kolor podobny do liści. Prawie, że z niektórymi to jest identyczny. On w ogóle od małego, jak my go przywieźliśmy, to wiecznie za tym liśćmi gonił, a teraz tylko tak wącha, także chociaż o tyle jest spokojniej na spacerze. Co nie? Tak, zgadza się. Kolor jesieni. No. Poniuchaj sobie. A w zeszłym roku robiliśmy w ogóle taki kalendarz moim rodzicom i mamy takie zdjęcie. Jaki kalendarz? Taki kalendarz ze zdjęciami naszymi. A, ze zdjęciami, no okej. Okay, tak, to no i teraz w listopadzie mieli takie zdjęcie, że jesteśmy my, no i taki kolaż jest i między innymi mamy takie zdjęcie, gdzie widać nasze nogi, są liście i między tymi liśćmi jest Franio. I mama dopiero po kilku dniach się zorientowała, że na zdjęciu jest Franek, a nie tylko nogi i liście. Mm-hmm. No to widzicie, taka ciekawostka. Tak się zlał właśnie z tym tłem, nie? Idziemy brzegiem Wisły, jak pięknie, hala forum, jak ktoś chce sobie pochillować, tam jest fajna miejscówka. Dzisiaj w ogóle się przyjemnie spaceruje, bo nie ma tak dużo ludzi, bo jest dzisiaj Wszystkich Świętych. Ja dzisiaj wróciłam i wylądowałam, słuchajcie, o 11.00. O 11.00 wylądowałam. Miałam wylądować 11.30, ale samolot przeleciał szybciej. No i słuchajcie, powiem wam w ogóle ciekawostkę, że lecieliśmy i widziałam nasz dom z samolotu. Naprawdę. No. Załączę wam zdjęcie, jeżeli mi się uda tutaj wsadzić we vloga. Pokażę wam na zdjęciu, że jest jezioro i widać świecący dach naszego domu. Czy świetnie. Widzisz, Franio? Jakby pani miała spadachron, to by wylądowała nad jeziorem. Tak. No i na cmentarz wybierzemy się wieczorem. Ja lubię iść, jak jest ciemno, więc na razie korzystamy z tego, że jest tak, bardzo dokładnie. Fajna pogoda. Spacerujemy, jeszcze pójdziemy na jakiś obiadek. Tak, tak. Bo ja jestem mega głodna. Jakieś fajne miejsce, gdzie może oczywiście Franek wejść. Tak. No bo to jest najważniejsze. Gdzie ty to wymyśliłaś, gdzie idziemy? Halo, halo. Tak jest. Idziemy do Olio.
it's you. Co my tu mamy? Tylko kurczę, muszę tu chyba kelnera zawołać, bo mu agrafka wpadła do mojej herbaty. A tu patrzcie, co tu, jaki tu make jest fajny. No, super. No, ja tutaj sobie kaweczkę dopijam, no ale kawka kawką, bestia jest. Co tu żona kupiłaś? Ja się rozpakowuję powoli i okazuje się, że przywiozłam ze sobą tylko i wyłącznie rzeczy, które kupiłam. Nie jest tego dużo, słuchajcie, ale mogę wam od razu pokazać. I to by mężowi również. Kupiłam sobie taki sweterek. Z Primaniego. Primani, no. Primani. Z myślą o tych leżnicach takich skóropodobnych, które kupiłam ostatnio w Lumpeksie. Więc myślę, że to będzie fajnie wyglądało. No i w Primarku kupiłam jeszcze... A kupiłaś jednak to. Tak, te Ory, teraz bardzo popularną sukienkę, która jest właśnie z takimi tiulowymi, przeźroczystymi rękawkami. To jakoś tak na żywo, to znaczy na żywo, na zdjęciu nie wyglądało jakoś tak. Ale na mnie wyglądało. No, ale spoko, no musisz przymierzyć, bo to tak nieraz coś wygląda na wieszaku źle, a na kimś dobrze, nie? Nie, to jest bardzo fajna sukienka. Więc stwierdziłam, ona też będzie tak fajnie wyglądała do ciężkich butów jakiś, w takim trochę klimacie, myślę, że będzie fajnie wyglądać, więc to. No i słuchajcie, to jest mój hit. Patrzcie, jaki ten słodki dziadek do wachu. Nie tak, ale kubek sztos jest. Kubek jest piękny, bo słuchajcie, kubki historia lubimy. Jest taka, że ja w zeszłym roku, jak widzieliście na vlogach, na vlogmasach, miałam takiego samego rozmiaru kubek, taki biały, z takim Nowym Jorkiem, taksówki, chojneczki. No i przy przeprowadzce nie zbiło się nic, prócz tego kubka. Dokładnie. I stwierdziłam, że muszę znaleźć zamiennik. Liczyłam, że znajdę ten sam. Może jeszcze w Polsce się uda. Ale nie było, ale jak zobaczyłam ten, to pomyślałam, że to jest idealny zamiennik właśnie tego kubka. No i jeszcze jedna rzecz, którą przywiozłam ze sobą, to jest, słuchajcie, świąteczna pościel. No i oczywiście w moim stylu na maksia, mężu, nie wiem, czy tobie się podoba, możesz sobie przewracać na drugą stronę, patriotycznie, biało-czerwono. A patriotycznie, tam to bardziej wygląda jak te paski od tych lizaków takich. No, w sumie tak. No, no to o to chodziło, bo ta strona w ogóle się nie przypomina. Nie? No ta nie, bardziej tam ta lizakowa takie, nie? To był bardzo popularny motyw. No, ale Anglia to jest Anglia, Polska to jest Polska. Połączenie właśnie tego różu z czerwienią. Więc stwierdziłam, że biorę. Te poduszki są niestandardowe, bo one są na te małe, chude poduszki, ale ja sobie dokupię zwykłe, czerwone chyba, albo różowe, duże poszewki, no a te będą dekoracyjnie przed nim sobie po prostu. No wiesz, to jakby było czerwono-białe, te grube, o, to by bardziej przypominało to, co jest różowe, nie? Jakby było o takiej grubości jak te no pasy, tak. To tak, ale to mi w ogóle nie przypomina. Natomiast tamta strona z tym cienkiem to przypomina typowe te, wiecie, te lizaki takie świąteczne, takie świąteczne powyginane. No to jest wszystko na razie. Lampki, tak jak mówiłam, idą i przyjdą, paczka przyjdzie bodajże jutro. Jutro. No i tyle moich zakupów, słuchajcie. Nie szalałam, bo wiecie, szaleć można, kupować można wszystko, ale ja w zeszłym roku kupiłam bardzo dużo rzeczy świątecznych i staram się powstrzymywać. No, teraz będziemy już tak, wiesz, powstrzymamy się od zakupów. Może takich świątecznych, no pewnie jakieś tam dekoracje takie, żeby coś pokazać, tak. Ale głównie to chcemy się skupić na kręceniu vlogmasów. Tak, już się nie mogę doczekać. Tak, żeby coś zobaczyć fajnego, podpatrzyć. No i ogólnie klimat fajny jest, no co wam powiemy. Świeczuszki. Kończymy na dziś ogólnie, bo już się ciemno zrobiło, a trzeba się żoną nacieszyć, bo długo jej nie było. I teraz, co ty chcesz zrobić? Co ty chcesz zrobić? Ja tutaj chcę zakończyć. Chcę, żebyś obróciła parę. Ja nic nie będę obracał. Skoro ty zacząłeś tego vloga, dobra, to skończmy. Zaraz obracamy, bo teraz się nie da. Dobrze, kochani, no to kończymy tego vloga na dzisiaj. Wszystko pokazane, co zostało przywiezione z Anglii. Oczywiście, no jeżeli i... film wam się podobał i doceniacie Maćka pracę dzisiejszą, to no, docenicie te początki, a początki, że są ciężkie, także, ale dzisiaj było przyjemnie, także myślę, że poszło... Na ciebie dawno nie poszło, było. No bo ja zrobiłem dzisiaj włam na kanał tak zwany, także takie włamy są dobre, ale myślę, że będę... Czy chcecie coraz częściej takie włamy. Będą takie komentarze, albo zaczną filmiki takie wysyłać. Maciek! Wyszliśmy z sprawy, bo wchodzimy sobie strasznie w zdania. Musimy nad tym popracować. No. Trzymajcie się, kochani, do zobaczenia. Pa! Pa, pa!